Siema, witam was w drugim już odcinku serii Grand Theft Auto 5, w której testujemy różne pojazdy. Poprzednim testowaliśmy Rhino Tank. Dziś przetestujemy śmigłowiec Valkyrie, który odblokowuje się po trzecim napadzie, czyli Humanu Labs. A więc pierwsze sprawdzimy działko na samochodach Stallion. Działko ma dosyć duże rażenie. Czołg potrafi rozwalić jakimiś 11 strzałami z tego działka. Po bokach minigany mają takie same rażenie jak normalne minigany, które są dostępne w grze dla postaci. Teraz sprawdzimy wytrzymałość. Jak widać Valkyria nie jest za wytrzymała, ale usprawiedliwia te swoje dwa minigany po bokach, działko i manewrowość. Valkyria jest zerowana na Bell, UH, myślnik 1, Venom i American Bell, UH-1. Są to helikoptery bojowe amerykańskiej produkcji. Tak, kolejny też się pozwolił? Nie. Tak więc podsumowując, pierwszy plus tego pojazdu jest to przednie działko, które ma siłę jak top odrzutowych, na przykład takich jak Hydra czy też Laser. Drugim plusem są te dwa działa po bokach, które są też dosyć mocne. Valkyrie jest średnio manewrowa, ale dobrze się nim lata, moim zdaniem. Latałem nim dużo, no wygodnie. Bardzo ładnie zrobiony model tego pojazdu, Grand Theft Auto 5. Ładny też jest kokpit. Także z helikoptery jest bardzo dobre, daje mu ocenę 8 na 10. No ja tam dał gdzieś 7. Dzięki za uwagę.